Bogata Amber i biedna Jenny przyszły do trendy sklepu, żeby popełnić modowe zbrodnie. Wiadomo. To już przesada. Modowa policja! Jesteście aresztowane! Dość tego. Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia przestępstwa. Skazuję was na uczestnictwo w konkursie piękności. Zwyciężczyni wyjdzie na wolność. Amber ma dziś swoją pierwszą sesję. Oficer Antek ustawia światła i mówi jej, jak ma pozować. Amber jest zła, że próbuje jej rozkazywać. Przecież wszystko wie. Wow, jaka stylowa kopertówka. Też taką chcesz? To ją zróbmy. Napisz białym markerem cyfry i litery na kawałku sztucznej skóry. Nanieś gorący klej i przymocuj ją w ten sposób. Gotowe! Wow, Amber się zmieniła. Świetne fotki. W więzieniu idzie jej świetnie. What? Ups, Antek zapomniał wyłączyć lampy błyskowej. O to chodziło. Błysk oślepił Amber. Zaplątała się w kable. O-o, Amber wszystko zepsuła. To na pewno będzie w jej kartotece. Jenny myśli, że to, co przydarzyło się Amber, było strasznie śmieszne. Oficer Antek ustawia zdjęcie. Amber chce się zemścić, więc dodaje klej do lakieru do włosów. Jenny już prawie skończyła, ale... niespodzianka! Jej dłonie przykleiły się do włosów. Oficer Antek mówi, że ma zmienić pozę. Jenny by chciała, ale nie może. Amber nie przywykła do odsiadki. To takie... basic. Prosi Antka, żeby pomalował kraty na złoto, bo jest bogata. Od razu lepiej. A może użyje krat jak wałków? Udało jej się. Amber ma wielkie szanse na wygranie konkursu. Jenny próbuje przepiłować złote kraty. Ups, oficer zauważył jej pilnik. Jenny nie chce przestać. Ale będzie musiała oddać pilnik. Ale nie próbuje uciec. Potrzebuje tylko trochę brokatu. Amber nie widzi Jenny jak prawdziwej konkurentki. Jenny już dawno temu skończyły się kosmetyki. Ale ona nigdy się nie poddaje. Ma plan i donośny głos. Woła strażnika. Upozorowała przestępstwo we własnej celi. Antek od zawsze chciał rozwiązać zagadkę. A Jenny mu to umożliwiła. Ma jakiś trop. Antek używa pędzelka. Tego właśnie potrzeba Jenny. Szybka zmyłka. I kradnie pędzel. W zamian za to Antek dostaje brzydkiego buta. Oficer Antek ma na biurku niezidentyfikowany przedmiot. To przesyłka dla Amber. Och, brzydkie buty. W modowym więzieniu są zabronione. Pomaluj styropianową kulkę na srebrno. Włóż do środka wkręt. Zrób pętlę obcęgami. Przełóż przez nią łańcuch i zapnij. Weź pasek sztucznej skóry. Przymocuj klamrę. I inne elementy. Zrób dziurę dłutem z tyłu buta. Włóż nit na wkręt. Połącz części. Buty z kulą u nogi gotowe. Daj je więźniarce. Kiedy Amber się szykowała, Antek przyszedł dać jej prezent. Nie ma pojęcia, co jest w pudełku. Te buty świetnie na niej wyglądają. Tańczy ze strażnikiem.
Wow, bardzo się zmieniła. Jest tak blisko wygranej. A kiedy wygra, będzie wolna. Gdy reszta więźniów je więzienne żarcie, Amber zaczyna pokazywać coś bardzo wyjątkowego. Samą siebie. Wow, ale show! Zasłużyła na świetny wynik. Ale teraz stoły trzeba posprzątać. Amber wybiera odcień pomadki. Jej wolność od tego zależy. Ale żadna jej się nie podoba. Oficer Antek kontroluje cele. Amber opowiada mu o swoich problemach. Antek ma niezwykły pomysł. Pełen pasji pocałunek. Teraz usta Amber wspaniale wyglądają. Amber dosiadła się do Jenny w stołówce. Jej nowy naszyjnik to coś specjalnego. Jest piękny. Potrzebujemy dwóch łańcuszków i zawieszek. Połącz części ze sobą. Gotowe! Jenny też taki chce, ale z czego mogłaby go zrobić? Sznurek i makaron z literkami. Nie tego chciała Jenny. Amber cieszy się, że Jenny nie wyszło. A biedna Jenny musi zajadać smutki. Jenny panikuje. Nie wie, jak pozbyć się worków pod oczami. Konkurs jest tuż, tuż. Może zrobić maseczkę z owsianki. Jej worki pod oczami od razu zaczynają znikać. Wysypianie się to klucz do dobrego wyglądu. W międzyczasie oficer Antek kradnie ciuchy dziewczyn. Weź nakrętkę od markera. Wypełnij ją gorącym klejem i włóż do środka patyczek. Wciśnij gorący klej do plastikowej rurki i przyklej nakrętkę. Przymocuj do niej większą rurkę. Pomaluj ją farbą w sprayu. Przyklej rączkę gorącym klejem. Gotowe! Łatwo teraz sięgać po rzeczy z daleka. Antek wyrzuca wszystkie ciuchy dziewczyn i zostawia im książkę o modzie. To je nauczy. Amber już mierzy swoją koronę. Jenny też tak chce. Zrobiła koronę z własnych włosów. Dziwnie to wygląda. Konkurs się zaczyna i dziewczyny się stresują. Oficer Antek przepytuje uczestniczki. Ciężko jest zrobić na nim wrażenie. A oto wynik Jenny. Teraz kolejna Amber. I jej wynik. Amber wygrała? Antek ogłasza zwycięzcę. Jest nim Antek. Czy to w porządku? Dziewczyny są wściekłe. Ale chwila. Co Antek ma na nogach? Teraz Antek jest aresztowany za modowe zbrodnie. Posiedź tu i przemyśl swoje zachowanie. Masz teraz sporo czasu. Podobała ci się nasza nowa historia? Która część podobała ci się najbardziej? Daj nam znać w komentarzach. Nie zapomnij dać nam lajka, żeby nie przegapić nowych filmików.